Bonjour, ça va, moi drodzy. Weronika Baszak, pierwszy set 6-4, 1-0, w drugim prowadzi i jest duża szansa na to, że awansuje do półfinału. Ja niestety właśnie straciłem neta, ale nagrywam to dla was. Czyli to, co się wczoraj wydarzyło, najważniejsze, że Galusik wygrał. Zaskakujące 3 sety Stefy Rogodzińskiej, ale wygrane. Co jaka była niemiła niespodzianka, Jerzyk odwołał się z turnieju w Quimper, nie zagrał drugiej rundy z powodów prywatnych. Tak, sprawy prywatne, oby tam się nic złego nie stało. Mam nadzieję, że szybko sprawy załatwię jak się da i wróci szybko na tur. Drodzy, tak. Weronika Baszak w półfinale juniorskiego Australian Open. Piękna sprawa. 6-4, 6-2 pokonuje swoją przeciwniczkę dzisiaj i melduje się w półfinale i jest o krok, ale jakże duży krok od finału i ewentualnej walki o tytuł. Piękna sprawa, bo ostatnią zawodniczką, która fajnie pograła w turniejach juniorskich, była Iga Świątek. Reszta to tak naprawdę były bardziej udziały. No super, po prostu super, tak? To w ogóle bezdyskusyjne jest super. Dziewczyna się realizuje, dziewczyna spełnia swoje na razie, nazwijmy to, juniorskie marzenia. Ale myślę, że one są jeszcze tam, jeszcze troszeczkę dalej. Piękna sprawa, naprawdę. Super, rewelacja. Mam do wieczora, moi drodzy, nie wytrzymam. Sofia Kenin pokonuje Ash Barty 7-6, 7-5 i to Amerykanka zagra w finale Australian Open. Niesamowita sprawa, gospodyni odpada. Mała aktualizacja z wczoraj. Maciek Smoła i Karol Drzewiec szybko podpadali występujące w Stanach. Magda Frank z Szapatawą 6-1, 6-2, pewne zwycięstwo na 60 we Francji i awansowała do drugiej rundy. Muguruza w finale, Muguruza 7-6, 7-5 pokonuje Halep i w finale zagra z Amerykanką Kenin. Ale jaja, kto by się spodziewał takiego finału przed rozpoczęciem turnieju, co? Mają to. Mamy Polaka w finale wielkoszlemowym Australian Open w Debla juniorów. Piłka na 9-7, to co Lori wyciągnął, wybronił na siatce, to czapki z głów. Naprawdę czapki z głów, to był świetny mecz. Brawo Lori, brawo młody chłopaku. Coś pięknego. Zagrał tytuł. Rewelacja. Kolejnej rundzie na 60 we Francji. 3-1 i krecz Rosjanki. Nie będziemy płakać tego powodu, dlaczego Rosjanka zeszła. Ćwiartka Madzi jest. Najgorsza pozycja do oglądania. No właśnie, mecze pokazowe z byłymi gwiazdami i mówiąc szczerze, bardzo dużo ludzi to ogląda. Bardzo dużo. Na Rod Laverina naprawdę też sporo ludzi. Jestem bardzo zaskoczony. Naprawdę. Pozytywnie. Fajnie, bo się bawią, ludzie lubią to oglądać. Wbrew pozorom więcej kibiców to śledzi niż jakikolwiek inny pojedynek, czasem i deblowy, czy mixtowy przede wszystkim. Bo... No nic, no tak. Sypnęło sensacjami na mistrzostwach. Mikołaj! Najpiękniejszy zawodnik tenisa! Historii Polski. Szmyrgała wygrywa w drugiej rundzie z jedynką Michałem Dębkiem 6-4, 6-4. Niestety mój faworyt, czyli Piotruś Galus, odpada również z Adamem Majchrowiczem. Cholerka jasna, nie spodziewałbym się tego zupełnie, że Kamil Gajewski wygra z Domino Nazarukiem, a to się jednak stało. Sypnęło dzisiaj, sypnęło.
nie każdemu dobrze, no ale no ci co wygrywali, no to brawo panowie. Co tu dużo mówić?